Najpierw mycie, bo wczoraj było brzydko, jak testowałem, jest cały upierniczony, a to nie powinno tak być. Dobra, teoretycznie umyte. Musi teraz trochę wyschnąć. Maska wielka, kurnia jak lotnisko w Dubaju. Ja pierdzielę. Dziura do wsiadania stosunkowo niewielka, tak więc jak jesteście wielkim chłopem, to raczej będziecie tak chcieli wsiadać z rozłożonym dachem. Jak jesteście średnim, ale grubym, to też specjalnego komfortu nie ma. Nówka sztuka, no co będę dużo mówił. Folia na wyświetlaczu poszła właśnie teraz, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Z4. Zaraz jestem ciekaw, co pod tą maską będzie. Przygoda z porządną niemiecką motoryzacją. Wyjadę tam, gdzie jest trochę więcej słońca. Standardowe kółko do sterowania podoba mi się, ale też, co ciekawe, ma drugą funkcjonalność, bo można też paluchem klikać. To jest też ciekawe rozwiązanie. Mały drożek, wielka konsola. I pierwsza debilna rzecz, jaką zauważyłem w tym furze, to zobaczcie. Otwieram i tu są schowki i tu są dwa nakupki. Dwumiejscowy, z tyłu to tam wchodzi parasolka co najwyżej. Nie wiem, co za mistrz wymyślił te uchwyty nakupki w podłokietniku. Tego nie pojmę. Jeśli chodzi o sam wygląd, no to chyba już wszystkim znany nowy styl wyświetlaczy w BMW. Całkiem fajny. W środku nie ma jakiegoś przepychu, jeśli chodzi o ilość miejsca. Ale tak jak mówię, do światła. Nie będę ukrywał, że czuję się nieco jak w czołgu, ze względu na tą ograniczoną powierzchnię. Zaczekam z rozłożeniem dachu. Po pierwsze, jak uzbroję się w czapkę z rosyjskiego Dalekiego Wschodu. To jest pierwsza podstawowa rzecz w naszych warunkach atmosferycznych. A druga sprawa, niech wyschnie dach, bo składanie dachu na mokro może tym skutkować, że tam potem będzie wilgoć i to będzie wszystko gniło. Tak więc dach musi sobie przeschnąć po deszczu, czy przeschnąć po myciu, żeby go schować. Tak czytałem. Jestem teoretykiem, pierwszy raz jeżdżę kabrioletem. Nigdy nie miałem okazji, zawsze chciałem. I teraz skąd ten samochód? Bo żeby tam nie było znowu stresu, że szafa sobie coś kupił nowego. Nie, nic z tych rzeczy. Marcin z Odkryj Auto mi powiedział, jesteś już w tym wieku, człowieku, że teraz się powinieneś zająć kabrioletami i takimi furami, a nie jakimiś elektrycznymi zabaweczkami. No, poniekąd pewnie tak. Ale zalecam wszystkim, którzy by się nastawiali na kupno kabrioleta, żeby się najpierw w nim przejechać, bo może się okazać, że to nie jest samochód waszych marzeń. Niestety, ale może się też okazać, że to jest coś, na co żeście czekali całe życie i to jest właśnie to i musicie go mieć. Ale dobra, puentując. Odkryj Auto, oczywiście wypożyczalnia. Takie fury można w Odkryj Auto wypożyczyć. Co ciekawe, Odkryj Auto, takie fury można wypożyczyć w Hiszpanii. Dlatego, jak rozmawiałem z Marcinem, to mówię, fajny kabrioletko, niech się zrobi nieco cieplej. On mówi, nieco cieplej, to już będzie za późno, bo ta fura wyjeżdża do Hiszpanii. Tak więc, jakbyście się wybierali do Hiszpanii, to też możecie z Odkryj Auto, na przykład czerwone BMW Z4 wyszarpać na waszą wakacyjną przygodę. Tak więc polecam, przypominam, że ja se tu jeżdżę fajnymi furkami, a wy za to macie w moim ekwipunku dużo przydatnych rzeczy, ale mniej więcej najbardziej przydatną okazuje się kod do Odkryj Auto, żeby wypożyczyć taką furę taniej. Tak więc zachęcam na stronę Odkryj Auto, zachęcam korzystać z kodu promocyjnego, bo dostajecie taniej samochód, dużo, w wypożyczeniu. Także tyle w kwestiach technicznych, a teraz pozwolicie, że się przejadę w ładnej pogodzie. Na razie doświadczam małej ilości miejsca. Zaskakująco. Z3 podejrzewałbym, ale Z4 myślę, że więcej miejsca może się okazać, że jest pod maską niż w środku. I zaraz tam zajrzymy. To zobaczyć, co tam w środku siedzi. Nie, no kurnie, zajmuje trochę miejsca. Ja cię nie chcę martwić. 2 litry benzyna. Tu jest jeszcze sporo miejsca. Ten kawałek mógłby być w kokpicie więcej przez to miejsca. No ale dobra, niech tak będzie. Czerwony, ładny. Czerwony jest szybszy, tylko że ta czerwień jest taka mocno nasycona, taka bardziej w bordowa wpadająca. Tak jak powiedziałem, Odkryj Auto. Tak to wygląda. Co ciekawe, pomimo tego, że się tu chowa dach,
to są też, jest trochę miejsca w bagażniku. Może nie jest jakaś zaskakująco wielki, ale trochę miejsca jest. Tu jest moja czapka, jakbym sobie zapragnął otworzyć dach. Drzwi wejściowe, sami widzicie, tu jest stosunkowo nisko niestety, jak jest dach rozłożony. Jest guzik do otwierania dachu, ale ciekaw jestem, czy coś takiego można zrobić z pilota. No tak to ładny jest, gdyby ta czerń była taka bardziej pod Ferrari. Czy tu jest otwieranie dachu? Nie ma otwierania dachu, czyli trzeba to robić po prostu przy pomocy guzika. Zobaczmy jak z suchością. No już prawie. Jeszcze może kawałek bym się przejechał. Dzięki temu, że jest czarny, to szybciej będzie się wysuszał. No zaskakująco, no ale zresztą lakier też widać, że wysechł, był. W środku skórzane fotele, tak jak powiedziałem wam. Z tyłu mamy miejsce co najwyżej na parasolkę. Niby tu miało być jakieś nagłośnienie, ale na razie go chyba nie słyszę. To co mówiłem, schowek na kubek. Najlepiej by mieć trzecią rękę na plecach, żeby z niego korzystać. Konsola w zasadzie taka jak to jest w BMW, nie? Nic tutaj nowego nie ma. Podgrzewana kierownica, podgrzewanych siedzeń, wszystkich takich rzeczy. No jednak, żeby było człowiekowi cieplej. Wydaje mi się, że ten dach, który tutaj jest, też będzie elementem, który będzie przenosił ciepło do środka, jak będzie trochę słoneczniej. Na razie jeszcze no nie ma upałów, powiedzmy sobie szczerze. Ale może się tak zdarzyć. Mam nadzieję, że klimatyzacja wydarzy i ogrzewanie również wydarzy w tym samochodzie. Nie wiem, czy mam się pokuszać o porównanie z Teslą. Jest twardo. W Tesli jest twardo, tutaj bym chyba powiedział, że jest bardziej twardo. No, opony zobaczycie za chwilę. Niskoprofilówki i duże koła, żeby to ładnie wyglądało, muszą być duże. Chyba bardziej ten samochód jest do tego, żeby ładnie wyglądał, niż żeby się nim wygodniej jeździło. Ale mogę się pokusić o porównanie z Teslą. No na razie przy tym dwulitrowym silniku to jest pewnie tam około 180-200 koni. To i skrzynia biegów do tego dochodzi, to wrażenia z jazdy dla mnie, bo tak no, się można powiedzieć brutalnie przesiadłem, są średnie, jeśli chodzi o przyspieszanie, ale myślę, że dla kogoś, kto się przesiada z benzyny na benzynę, to być może będzie całkiem to ok. Operacja do otwierania dachu to ten guzik, lecimy w górę, otwierają się szybki, sam się otwiera dach, nie ma już żadnych dodatkowych, wiecie, wajch, żeby go blokować i on się tam składa, zamykają się klapy i jest informacja, że już jest zamknięte, szybki się zasuwają. Chociaż może z otwartymi szybkami będzie to jeszcze lepiej wyglądało, tak mi się przynajmniej wydaje. No i teraz tak wygląda, jak powinien wyglądać. Bo myślę, że cabrio się kupuje po to, żeby jeździć bez dachu. Nie wiem, czy w naszych warunkach atmosferycznych to w ogóle ma jakikolwiek sens, ale w hiszpańskich na pewno, na Florydzie na pewno, gdzieś gdzie jest ciepło, na pewno. I jeszcze rzut oka do bagażnika. Jak słyszycie kluczyki, jak się zbliżamy, to się otwierają. Ten bagażnik się nie pomniejszy, to się wszystko mieści między tej przestrzeni, która jest pomiędzy bagażnikiem, tą skrzynią, a drugą stroną, czyli wnętrzem kabiny, nie? Jest ta przestrzeń na dach i tutaj w tym wnętrzu kabiny, tak jak mówiłem, mamy możliwość schowania parasolki, puszki z napojem, czy czymś takim. No teraz spodoba mi się na pewno bardziej. Felga ładna, jak widzicie, koła 225 na 45 na 18, no i czuć to zawieszenie. No w BMW zazwyczaj było zawieszenie twarde i najczęściej jeszcze były opony run on flat, czyli te, które mogą jeździć na kapciu. Najgorzej to podczas testów dostać zapalenia opon mózgowych. Bardzo bym tego nie chciał. Tak więc przygotowałem sobie tutaj odpowiednią czapkę na nasze warunki atmosferyczne, żeby doświadczyć w pełni tej fantastycznej furki, bo na pewno z dachem jeździ się lepiej. Nie wiem, czy jeszcze nie powinienem założyć skafandra. Cały proces, teraz już można powiedzieć, że jest prawidłnie. Mam nadzieję, że nie będzie słychać. Może trochę głośniej będę mówił z racji tego, że jest złożony dach. Czapka ma takie zależności dwie. Pierwsza to jest wam ciepło w głowę, druga zarąbiście wam wycisza
dodatkowo jak nie macie dachu. Zresztą jak macie dach, to to dodatkowe wyciszenie też by się mogło przydać ze względu na fakt, że przez to, że ten dach jest miękki, to dochodzą do Was różnego rodzaju dźwięki. Jeśli chodzi o skierowanie powietrza szybą, ona kieruje do góry i potem to wchodzi tam za tę siatkę, to jest nawet przyjemnie. W momencie, kiedy jadę teraz taką prędkością 50 na godzinę, to powiem szczerze, że zupełnie ten wiatr no mi nie przeszkadza. Widzicie, specjalnie tą czapkę założyłem, bo włosów nie mam zbyt wiele, bo ścinam się bardzo krótko, żeby można było zobaczyć, jak pracuje wiatr. Bo tutaj są dość miękkie włoski i wszystko elegancko pokazują, czy mnie jest w tę głowę zimną, czy nie. Dobra, może zrobię zawrotkę tutaj i pojedziemy sobie kawałek w stronę Zagnańska, bo tam będzie już można jechać do 90. Napęd na tył. No nie wiem. Mieszane mam uczucia co do osiągów, ale widzicie, że jak troszkę przyspieszyłem, to od razu... A nie, tu jest zakaz wjazdu. Poważnie, taka czapka też teoretycznie załatwia sprawę, ale czujecie powiewy tutaj z tyłu, nie? Czyli trzeba było mieć czapkę i kaptur. O, takie rozwiązanie już dobrze usprawiedliwia to, że sobie rozkładacie dach. Da się jechać, po mieście na pewno, nawet w tą śmiesznie niską temperaturę. Dobra, słuchajcie, nie planuję, zaraz się stanę, zamknę ten dach, bo to jednak można pajacować, ale nie są ku temu warunki. Sam zawsze patrzę jak na kretyna gościa, który jedzie przy 10 stopniach w kabriolecie. No i dzisiaj sam jestem w tej roli. Ale eksperymenty tego wymagają, żeby spróbować przy tych 70-80, które tu można było rozwinąć, już było słabo. Boję się, że mi czapka odleci do ciepłych krajów, tak więc zaraz zamykam dach. Nie wiem, czy można to robić podczas jazdy, tak więc nie chcę eksperymentować z tą kwestią, żeby tego dachu nie nadwyrężyć w jakiś sposób.